Cześć, witajcie na kanale sklepu muzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję Wam dzisiaj interfejs Universal Audio Apollo Solo w wersji USB. Zapraszam. Universal Audio Apollo Solo Heritage Edition, bo tak brzmi pełna nazwa tego urządzenia, jest biurkowym interfejsem audio, który oferuje znacznie więcej niż wygląda. Universal Audio znane jest z produkcji wysokiej jakości sprzętu studyjnego, nie inaczej jest w tym wypadku. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem, który dzięki wysokiej jakości przetwornikom analogowo-cyfrowym umożliwia nagrywanie w 192 kHz przy 24 bitach. Dodatkowo na pokładzie znajduje się procesor DSP, umożliwiający korzystanie z wtyczek Universal Audio bez obciążania komputera. Heritage Edition oznacza dostęp do pięciu tytułów wysokiej klasy wtyczek o wartości ponad 1300 dolarów. Są to m.in. kompresory, korektory oraz przedwzmacniacze. Urządzenie oferuje dwa wejścia analogowe wyposażone w przedwzmacniacze Unison, dwa wyjścia analogowe oraz wyjście słuchawkowe. Czas zajrzeć do środka. Tego pudełka. Tak jak widzicie, Universal Audio Apollo Solo Heritage Edition. Ale nie pudełko nas interesuje, tylko jego zawartość, więc do rzeczy. Pudełeczko prezentuje się tak. I zaraz po jego otwarciu ukazuje nam się interfejs bohater odcinka dzisiejszego. Odłóżmy go na chwilę na bok. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Najpierw, papierologia, której muszę przyznać, jest całkiem sporo. To jest coś na zasadzie katalogu yy, i ogólnej prezentacji różnych produktów Universal Audio. Dalej mamy krótki start guide w postaci. Właściwie podkładki pod kubek. W sumie spoko opcja, bo zamiast wyrzucić to można wykorzystać. I dalej. Ach, pudełeczka. A w pudełeczkach. W pierwszym znajdziemy końcówki do zasilacza. Więc gdzie byście nie próbowali podłączyć w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Problemu nie będzie. O, a pod kolejnym właściwie kartonowym elementem mamy sam zasilacz, który prezentuje się tak. A no tu oczywiście miejsce do wpięcia jednej z końcówek, o których mówiłem przed chwilą. I na koniec najważniejsze, czyli sam interfejs. E Całość została, wygląda na to, wykonana z aluminium, więc interfejs, mimo swoich niewielkich gabarytów, troszkę waży, ale to dobrze, bo na pewno nic mu się nie stanie nawet w transporcie. Tak jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji na głównym panelu kilka przycisków. Input zgaduję, jeszcze nie sprawdzałem, ale to Wam pokażę później do wyboru wejścia, filtr górnoprzepustowy. Zasilanie phantom, pad, czyli zmiana czułości na wejściu, odwrócenie fazy, link, czyli połączenie tych dwóch kanałów ze sobą, e, preamp, monitor. To najprawdopodobniej są przyciski do odsłuchu, ale to sprawdzimy sobie później. Na froncie, tak jak widzicie, e, dwa gniazda. Po lewej wejście instrumentalne, gitarowe, po prawej wyjście słuchawkowe na dużego jacka. Z tyłu. Włącznik gniazdo zasilania, port USB, dwa wyjścia jack TRS i dwa wejścia typu combo. Całość od spodu wyłożona taką gumową matą, gumową podkładką, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby e, interfejs gdzieś się ślizgał czy nie wiem, rysował na przykład powierzchnię, na której stoi. Tak jak widzicie w tej chwili, Apollo dosyć solidnie okablowany. I może najpierw o tym, co się dzieje na tylnym panelu, bo tego nie widzicie, a myślę, że warto o tym powiedzieć. Po pierwsze, oczywiście zasilanie, kabel USB, czyli podłączenie do komputera, dwa wyjścia podpięte do mojego interfejsu w celach kontrolnych i wejście mikrofonowe podłączone do kanału pierwszego, a właściwie źle to powiedziałem mój mikrofon za pomocą wejścia kanału pierwszego. Podłączony został do interfejsu i w zasadzie najciekawsze dzieje się na tym panelu, więc po kolei opowiem Wam, co tu się właściwie dzieje. Zaczynając od ekranu. Tak jak widzicie, mamy tutaj kilka kontrolek, mamy kilka wskaźników. Co jest co? Po pierwsze, po lewej stronie ekranu znajdują się dwa wskaźniki pokazujące nam poziom wejściowy. Na odpowiednio pierwszym lub drugim kanale. W tej chwili mamy wybrany kanał pierwszy, w związku z czym podświetlony jest tutaj Channel 1. Jeżeli zmienimy sobie na kanał drugi, będziemy mieli podświetlony obok, tak jak widać teraz. Po prawej stronie mamy nasze wyjścia i wskaźniki pokazujące nam poziom wyjściowy i poniżej. Znajduje się kilka parametrów. Tutaj niektóre pozycje są w tej chwili wygaszone, w związku z czym dopowiem, co jest co w momencie, kiedy będziemy przez te wszystkie pozycje przechodzić. Zacznijmy sobie od tego, co znajduje się pod tą jasną linią. Po pierwsze, mamy tutaj input. Właściwie są to kontrolki. O, nazwijmy je w ten sposób kontrolki dla input, dla filtra górnoprzepustowego, dla zasilania phantom pad, czyli tłumika na wejściu, odwrócenia fazy i link, czyli zlinkowania sobie parametrów dla obu kanałów tak żeby łatwiej było wszystko ustawić. Mamy tutaj oczywiście duży encoder, który służy nam tak jak na przykład w tym momencie widzieliście do zmiany kanału czy właściwie do wyboru na którym kanale w tym momencie chcemy się skupić. Oczywiście możemy sobie nim też ustawić poziom wejściowy na danym kanale, albo poziom na wyjściach, tak samo słuchawkowym, jak i tych dwóch głównych wyjściach tutaj, niezależnie, ale do tego też przejdziemy za chwilę. Dalej mamy dwa przyciski, które przełączają nas między, nazwijmy to, dwoma głównymi trybami czyli po pierwsze preamp, po drugie monitor, czyli tak naprawdę wejścia i wyjścia. I oprócz tego, te przyciski, jeszcze w ramach swojej kategorii, e, pozwalają nam na wybór w przypadku preamp, y, na którym kanale jesteśmy w danej chwili skupieni, i w przypadku monitor, czy chodzi nam w danym momencie o ustawienia wyjść głównych, czy wyjścia słuchawkowego, tutaj. Tak jak widzicie, na pierwszym kanale mam w tej chwili włączone zasilanie Phantom, ponieważ korzystam z mikrofonu, który takiego zasilania właśnie potrzebuje. Zobaczmy sobie teraz. Y co zrobi nam filtr górnoprzepustowy? No, zasadniczo, jak sama nazwa mówi, jest to filtr, który wytnie nam dolne pasmo. Tak brzmią bez tego filtra, a tak z filtrem, tak dla porównania. E, mamy tutaj pad, czyli tłumik, w tym momencie jest wyłączony. Tak to wygląda w momencie, kiedy jest włączony. Różnica dosyć duża, tak jak przed chwilą słyszeliście. Odwrócenie fazy. No, w tym momencie, nawet jeżeli odwrócimy sobie fazę, to niewiele to zmieni, ponieważ jest to sygnał mono, więc no zasadniczo odwrócenie fazy nie będzie słyszalne. Jeżeli chodzi o przycisk input, tym przyciskiem możemy sobie zmienić, co podłączamy, a właściwie może nie do końca co podłączamy, tylko jak ma zachowywać się dane wejście. Mamy tutaj do wyboru trzy opcje. Jest to albo. Wejście mikrofonowe, czyli sygnał mikrofonowy, sygnał liniowy i sygnał high Z, czyli sygnał o wysokiej impedancji, na przykład gitara elektryczna podłączona bezpośrednio do urządzenia, i do tego mamy dedykowane wejście na froncie. Dobrze, tak jak wspomniałem, preamp pozwala na przełączanie się pomiędzy kanałami, czyli teraz powiedzmy, że na kanale drugim chcemy sobie uruchomić filtr. Na kanale pierwszym go nie będzie, za to na pierwszym kanale mamy fantoma włączonego, na drugim go nie ma. Tak samo możemy sobie zrobić na przykład z padem. I tak jak widzicie, przełączając się pomiędzy kanałem pierwszym i drugim, interfejs zapamiętuje sobie konkretne ustawienia do konkretnego kanału. Wyłączmy sobie to i możemy teraz zrobić link, czyli połączyć sobie te dwa kanały. Tak jak widzicie, Kanały są podświetlone dwa naraz, tutaj na górze. Przez chwilę migał nam Fantom, ponieważ Fantom tutaj nie włącza się od razu, nie mamy takiego skoku napięcia, tylko tak jak na przykład w starszym analogowym sprzęcie studyjnym ten fantom włącza się tak stopniowo bardzo płynnie. Tak samo się zresztą wyłącza, więc nie ma żadnych trzasków przy włączaniu fantoma. Jakiś dziwnych, dziwnych takich powiedzmy odgłosów. Tylko wszystko dzieje się bardzo płynnie, dlatego właśnie ta kontrolka nam tutaj miga. I teraz, skoro mamy już to zlinkowane, to możemy sobie ustawić poziom wejściowy, i z racji, że mam ustawione, przepraszam, z racji, że mam podłączony teraz tylko jeden kanał, no to nie widzimy, jak wygląda sygnał na kanale drugim, ale zapewniam Was, że wygląda on właśnie tak samo. I tak jak widzicie, zlinkowały nam się również wyjścia, czyli teraz pierwszy kanał na wejściu będzie podawany na pierwszy kanał na wyjściu, drugi kanał na drugi kanał na wyjściu. Dobrze, rozłączmy je sobie. Po rozłączeniu ustawienia dla pierwszego i drugiego kanału zostaną takie same, więc możemy sobie wyłączyć. Tak jak widzicie to, co mówiłem, przez chwilę nam miga ta kontrolka, a dopiero po chwili się wyłącza. Ok, przejdźmy sobie teraz do monitor, czyli do naszego odsłuchu. Po kliknięciu mamy tutaj do wyboru dwie opcje: albo jest to monitor, czyli nasze główne wyjścia, albo headphone, czyli wyjście słuchawkowe, znajdujące się tutaj. Na dole. I teraz za pomocą encodera, w zależności od tego, czy wybrane mamy headphone, czy monitor, ustawiamy sobie poziom wyjściowy dla konkretnego wyjścia, które w danej chwili nas interesuje. Dla monitor, tak jak widzicie, możemy sobie to kontrolować. Dla headphone będzie dokładnie, dokładnie tak samo, jak w tym przypadku. I to by było wszystko. Tak jak widzicie, tych opcji nie ma tutaj jakoś zatrważająco dużo. Ale każda z tych opcji jest dokładnie dopracowana. E, po pierwsze, cały interfejs, e, cały panel i jego obsługa jest niesamowicie intuicyjna. Nie ma tu zbędnych przełączników, zbędnych przycisków. Wszystko jesteście w stanie bez żadnej instrukcji dosłownie w ciągu kilku minut e, ogarnąć do tego stopnia, żeby sprawnie poruszać się po interfejsie. E, bardzo podobają mi się e, takie, może nie tyle smaczki, co y, dobrze dopracowane e, elementy typu właśnie ten fantom, który e, nie włącza się od razu, nie powoduje żadnego trzasku, e, nie ma żadnych takich nieprzyjemnych, e, że tak powiem, dźwięków z tym związanych, e, tylko to się dzieje tak bardzo płynnie, bardzo naturalnie. E, no i w zasadzie to tyle. Więc jeżeli szukacie interfejsu, który nie dysponuje nie wiadomo jak dużą ilością wejść i wyjść, ale jednocześnie zależy Wam na sprzęcie wysokiej jakości, który oferuje bardzo dobre parametry i jeszcze do tego wyposażony jest w kilka ciekawych rzeczy, tak jak na przykład wtyczki w przypadku Apollo Solo, to moim zdaniem ten maluch powinien znaleźć się na liście produktów, które powinniście wziąć pod uwagę.